Dzień dobry w nowym vlogu. No, tam masz swoje jedzonko. Czemu piesek nie chce jeść? Figunia, czemu piesek nie chce jeść? Wszyscy patrzą. Słuchajcie, Michał dzisiaj robi śniadanie. Tak, Eli tutaj już czeka. Nie parcie na nasz totalny rozgardiarz, ale no, te dwa dni są takie intensywne, bym powiedziała. O, ktoś je. Słuchajcie, no jest taka wesoła, w ogóle tak szybko się zaklimatyzowała. I ty, Eduńcio, też nie jesteś dobrym starszym bratem. Widziałeś, ile komentarzy było pod wcześniejszym filmem? Wszyscy ci życzą, żebyś miał dużo cierpliwości i żebyś był dobrym bratem. No, tak jest, dużo cierpliwości jest ci potrzebne. Ale słuchajcie, powiem wam, że Figa jest taka spokojna i wiecie, tak nie skacze po Edim, daje mu też przestrzeń, więc nawet te pierwsze dwa dni, powiem wam, że myślałam, że będzie dużo gorzej, także jest naprawdę super, ona też umie się zająć sobą, właśnie weźmie sobie jakiegoś gryzaka, o, i ładnie śpi, w ogóle całą noc śpi, rano potem 6:30 zawijamy ją na spacerek, wszystko ładnie robi. Także no powiem wam, że trafił nam się jakiś, mam nadzieję, taki egzemplarz, który będzie dopasowany do starszego brata. Że wiadomo, że są, już pierwsze zabawy też były, Edu, nie? Wczoraj były pierwsze zabawy przed snem w łóżku. Ganialiście się, tak? Edi, słuchajcie, mistrzem min. Ediego miny mówią wszystko. Nie, misiu? Ja, słuchajcie, już dopiję moją kawkę, taką prawie popołudniową. Pieski śpią, każdy na swoim kocyku. Jak na razie jest zgoda, wszystko jest ok. Tak jak wam rano mówiłam, że myślę, że może to też dlatego, że właśnie Figunia ma taki naprawdę fajny charakter. Może też dlatego, że jest takim starszym szczeniakiem, właśnie nie takim, wiecie, 11-12 tygodni, jak z reguły się zabiera z hodowli. Tylko właśnie już ma no, 6 miesięcy, 7 stycznia będzie miała półroczku. No i tak. Fajnie jest, jak uda mi się złapać dzieciaki, psie, jak się razem bawią, to wam nagram, bo wcale to nie jest takie proste, słuchajcie, jak się wydaje, żeby ich tak złapać w jednym kadrze. Ale super, cieszę się bardzo, bo powiem wam, że jak mama kupiła sobie właśnie Yorkę, no to Eddie tak jakby reagował. Tak wiecie, jak ona wskakiwała na kanapę, to Eddie zeskakiwał. Jak siedział na kolanach i tylko Kira się zbliżała, to zaraz robił takie oczy i uciekał. A teraz tak nie jest. Oczywiście jest tam trochę dystansu, jest ta mina taka, jak widziałyście, na zasadzie, mamy, co tu się... Wiecie, what the fuck? Ale no, wczoraj na przykład się bardzo miło właśnie zaskoczyłam wieczorem, jak się tak super bawili w ogóle przed snem na łóżku. Eli tak właśnie bardzo delikatnie, ona też w stosunku do niego jest właśnie taka nie męcząca, tylko delikatna. No naprawdę powiem wam, że jestem taka szczęśliwa, tak się cieszę i tak żałuję, że wcześniej tej decyzji nie podjęliśmy, co najmniej, nie wiem, 3-4 lata temu, tylko dopiero teraz. No ale lepiej, jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Jest super, także w ogóle nie żałuję. No i tak jeszcze wracając do tych komentarzy, które pisałyście właśnie pod ostatnim vlogiem. Bardzo wam dziękuję. Widzę, że tu bardzo dużo z was ma, nie wiem, więcej psów czy kotów. Także macie zwierzyniec w domu i raczej wszyscy są zadowoleni. I wszystkie pisałyście mi też, czy tam w priv na Instagramie, czy w komentarzach, że super, że wiadomo, że potrzeba trochę czasu. Przede wszystkim właśnie dla Eda, żeby się przyzwyczaił do tego, że jest siostra. No a Figa, wiecie, w hodowli było mnóstwo piesków, dużych, małych, koty, kury, więc wiejska dziewczyna, więc ona się tam niczego nie boi. I to też właśnie tak wychodzi nawet w tej zabawie, że jak, nie wiem, Eli tam szarpie świnkę czy coś, to nałapie tą świnkę za drugi koniec i się bawią, że jak on tam nawet tak, wiecie, warczy jak w zabawie, to ona się tego nie boi, nie wiem, może właśnie czai, że to jest taki warkot do zabawy, a nie, że nie wiem, tam Eli na nią warczy. Także super, no i śpią sobie właśnie takie moje niuńki dwa. Czemu się tu nikt nie bawi ze świnią? Eduś, no, zabawa. O, i tu już jest miłość. Co myślicie? I co, Edo, fajnie z siostrą, co? Figunia, atakuj Eda. Zabawa.
No. Chodź, świnie, dawaj drzwi. Ale zobaczcie, ona się nawet go nie boi. Tylko dzielnie przystępuje tutaj do zabawy. Nie, Edunciu? Ty też nie możesz być aż taki ustępliwy brat. I co? Co myślicie? Będzie z tego miłość. Będzie z tego miłość. Ja myślę, że będzie. Gdzie cię mogła zabrać żona w piątkowy wieczór? Do Ikei. Cieszysz się? Bardzo. I zapraszam cię też na wykwintną kolację. No, z tego się najbardziej cieszę. Zniosłeś sól? No, ale jedną starczy. Jedna nam starczy, tak. No, więc tak wygląda nasza wykwintna piątkowa kolacja. Ja tym razem herbatkę i słuchajcie, jakaś... Co to jest? A, sok cytrynowy. Kiedyś była cytryna, mi się wydaje. Tutaj takie ćwiarteczki były do herbaty. Albo nie wiem, albo wydaje Posolić mi się. Ci. Możesz, poproszę. No i standardowo wzięliśmy tą wersję nie wega, tylko roślinną właśnie. To jest różnica. Tak, jest różnica. I ludzi, powiem wam, że nawet nie ma jakoś dużo. W sumie od razu ogarnęliśmy temat, a my też dzisiaj, że tak powiem, szybciutko, bo dzieci czekają. Także jemy i potem idziemy po to, po co przyjechaliśmy. Po fotel. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w Ikei, bo przyjechaliśmy po fotel ratanowy, który chciałam już dużo wcześniej kupić, ale go nie było. I długo go nie było, bo ponad rok był niedostępny. Jakoś tak. Bo w sumie ten ratanowy z Lerwa kupiliśmy bardzo dawno temu i nam się rozszedł, w sumie pokazywałam wam. No. Zareklamowaliśmy go i udało się odzyskać hajs. I tam nawet 380 zł odzyskaliśmy chyba z niego. Był w sumie drogi jak na to, że był tak tani. Znaczy tani, choć w sensie tak tandetny. I właśnie przyjechaliśmy do Ikei. Chyba jeszcze są. Mam ostatnio nadzieję. Sprawdziłam, było 12 sztuk. W sumie dużo dzisiaj ludzi jest, nie? Bardzo dużo. Ale na parkingu nie było tego widać. I w sumie na szczęście przy jedzeniu też. No, najważniejsze przy jedzeniu. No, także idziemy znaleźć to krzesło i mam nadzieję, że ono się już nam nie rozejdzie. I w ogóle wygodnie mi się tutaj siedzi. Usiedliśmy sobie tutaj takie kanapie. W pokoju. W pokoiku. No, podobają mi się tutaj te takie wnętrza zrobione z Ikei. Fajnie to wygląda, zawsze można coś sobie zobaczyć. No to co, idziemy tylko po fotel i wyjazd, czy coś jeszcze chcemy? Fotel i wyjazd. Ja już zjadłem, więc ja już jestem gotowy. Słuchajcie, zjadł i mówi do mnie, kocham cię jeszcze bardziej. Miłość cię wyznałam. No, po klopcikach, właśnie po jedzeniu. Zawsze jak cię wezmę na jedzenie, to mnie kochasz. Bardziej. Bardziej. Dobrze. Może jakaś nowa podusia? Nie. Dobra, to idziemy w poszukiwaniu krzesła. A chcesz na pewno nie usiąść i je w ogóle tak, zobaczyć? Pewnie. A Michał jeszcze do mnie mówi, a sprawdziłaś to, ile ona kilogramów jest? No tak. Słuchajcie, stwierdził, że pójdzie się zapytać, jakie maksymalne obciążenie jest tego ratonowego krzesła. Dobra, mamy krzesło. Niestety nie było ich tam wystawionych, ale tu są takim... luzem, że tak powiem. No to weź sobie po prostu jedno postaw i usiądź. Zobaczysz, czy wygodne, czy nie. No bo są takie dwa w różnych kolorach, nie? To jest ciemniejsze, a to jest jaśniejsze, czy mi się wydaje? A no, a to chyba ładniejsze jest faktycznie, to, no. I widzisz, ono jest jakby takie całe z tej wikliny, więc nie powinno się tak rozkraczyć jak tamto. Wąskie? No taki sam raz jestem. Tak? No to bierzemy. To to, na którym siedzisz, jest ładne chyba, nie? Chyba, że wolisz, żeby ono było takie właśnie bardziej, wiesz, wzorzyste przez, tą różne, przez te różne odcienie wikliny. Nie, dla mnie to jest okej. Takie... Wiesz co, one w pokoju, jak będzie jedno samo stało, wyglądało inaczej. Chociaż wydaje mi się, że te plecki ma lepiej zrobione, to ciemniejsze. Nie masz takiego wrażenia, że to jest taka dziurka? Aha, no tutaj widzę teraz. No dobra, no to zaraz jakieś wybierzemy. A ja słuchajcie, jeszcze sobie wzięłam te słynne Ikeowe, instagramowe kieliszki do szampana i nowe ściereczki. Jesteśmy już w domu z maluszkami. Pochwal się, jaka byłaś grzeczna. Zostałaś na 2 godzinki sama i słuchajcie, nic. Ani siusiu nie zrobiła, nic nie narozrabiali, chyba spali sobie. Ale jak wróciliśmy, tak się cieszyłam, nie? Tak się cieszyłam, że wróciliśmy.
Normalnie, słuchajcie, tak wiecie, otwieramy drzwi, wiadomo, Edi się cieszył, ona zaczęła tak skakać, jak się schyliłam, to właściwie wskoczyła mi w ramiona. Tak, ja jestem kochaną dziewczynką. Takim jestem aniołeczkiem kochanym. Naprawdę, jest taka grzeczniutka. I jak się słucha w ogóle, wiecie, jak zawołam, żeby szybko przyszła, albo że coś tam nie wolno. No, z tym nie wolno, to tam jeszcze zależy, ale jest taka kumata. O, ktoś chyba spał. No i słuchajcie, wzięliśmy te kieliszki. Przepiękne są te kieliszki. Zobaczcie. Przepiękne. Także na Sylwestra, ponieważ my w tym roku, wiecie, Sylwester, biała sala i tak dalej, z dzieciorami. Więc jutro będę szykować nam jakieś przekąski, jakieś dobre jedzonko. I mamy trochę alkoholi jeszcze, wiecie, jakieś prezenty ze świąt i jakieś takie rzeczy. Mamy prosecco, więc sobie otworzymy, może jakiegoś aperola dokupię, zrobię jakieś dyneczki. Także jutro kierunek Lidl albo Biedronka i coś będziemy robić, nie? Kochanie, na Sylwestra dla nas. No i słuchajcie, starość, nie radość, pamiętacie, mówiłam wam, że tak mnie boli ten kark. Już sobie kupiłam tą poduszkę ortopedyczną, jest mi trochę lepiej spać, wygodniej i trochę mniej mnie też boli ten kark, ale po prostu z tej strony tak mnie połamało i podjechaliśmy jeszcze do apteki, kupiłam sobie Voltaren Max. Męczy mnie kaszel i w ogóle mam cały czas takie wrażenie, że od tego ostatniego takiego problemu w sumie z zatokami, wiecie, to też miałam tą opryszkę i też się tak bardzo źle czułam właściwie już na wyjeździe w Zakopanem i tuż po powrocie. I ostatnio tak mnie męczy kaszel, w ogóle panuje jakaś okrutna grypa. No i kupiłam jakiś taki wiks, żeby się posmarować na noc. No i dlatego małego bąbelka, krople z witaminą D3 dla dzieci i niemowląt. 400 jednostek w jednej kropli, więc nawet wiecie, my z Michałem możemy sobie skorzystać, no ale przede wszystkim dla maluszka. Nam też pani z hodowli właśnie poleciła, żeby takiemu bąbelkowi kupić takie kropelki, tak, na jakieś zrastające się ciemiączko, no i tak w ogóle. Zobaczcie, ona jest kochana. Taki bąbelek mój malutki. No, więc tak, kochani, taki piąteczek z maścią wygrzewającą, maścią jakąś, nie wiem, wykrztuśną. No, Michał jeszcze pojedzie ogarnąć samochód, bo tam coś musi sobie ogarnąć i ja sobie, słuchajcie, robię pyszną herbatę z cytryną, odpalam Netflix i tyle będzie już z dzisiejszego dnia. Tak, w końcu piąteczek z dzieciorkami w domu, nie? Słyszycie, ona śpi. Słyszycie, bo na chrapie. Halo? Śpisz? Odpalam właśnie Netflixa, tylko będę odpalać serial, który właściwie oglądamy od 2 dni. Bardzo nam się spodobał, ale jak zawsze coś fajnego, to wrzucam wam tu polecajkę. Nie wiem, czy widzieliście już Glass Onion. Bardzo fajny film. Trochę w takim stylu Sherlocka Holmesa, ale bardzo mi się podobał, z Danielem Craigiem, także naprawdę w ogóle bardzo fajna obsada. No i super film, naprawdę taki lekki, przyjemny, właśnie na jakiś taki wieczór z koleżanką, czy tam z mężem, z partnerem, bardzo fajny. A my teraz oglądamy serial Zdrada, jesteśmy chyba na którym? To jest w ogóle jakiś miniserial, nie wiem ile jest tych odcinków, ale jesteśmy chyba na 3. odcinku. Każdy odcinek trwa około 45 plus minus oczywiście minut. No i mega w ogóle, powiem wam, że jak Michał to włączył, to myślałam, że to jest w ogóle jakiś dobry film, a nie, wiecie, serial. Ale takie miniseriale też robimy, bo wiecie, to nie jest tak, że potem macie, nie wiem, tam 5 sezonów, człowiek się nakręci i ogląda po nocach do rana seriale. Myślę, że wiecie, jak to jest. I wielu z nas tak miało, że w jeden weekend potrafiło się obejrzeć, nie wiem, 3 sezony jakiegoś tam serialu. No, także takie polecajki. Zdradę w sumie wam polecam, bo naprawdę, tak jak mówię, jesteśmy na 3. odcinku. Zaraz zobaczymy, ile tutaj w ogóle jest tych odcinków. 5 odcinków. No, to wam polecam, bo naprawdę mega fajny mini serial. Słuchajcie, zmobilizowałam się i stwierdziłam, że zrobię sobie jeszcze dzisiaj takie
Day Spa. W ogóle obejrzeliśmy ten serial, tą zdradę, ten miniserial, który Wam przed chwilą pokazywałam do końca. Nie wiem, teraz godzina chyba już jest 23, ale jutro wiecie, wolny weekend, więc można. Mega fajny serial, także naprawdę Wam gorąco polecam. Fajnie się kończy i wiecie, normalnie jest to taki dla mnie 5-odcinkowy miniserial, który ma taką fabułę, jest nakręcony jak naprawdę dobry, taki sensacyjny thriller. Także naprawdę Wam gorąco polecam. Nie wiem, czy słyszycie, ale już strzelają. Jestem w łazience, tutaj niestety wszystko słychać. Jest piątek, słuchajcie, dzień przed Sylwestrem i już po prostu wszędzie strzelają jakieś petardy. I to wiecie, nie takie petardy, gdzie jeszcze można byłoby, nie wiem, pomyśleć, że okej, przynajmniej można popatrzeć na coś ładnego, tylko takie hukowe, więc Eddie siedzi pod pufem. Figunia na szczęście jeszcze nie reaguje, jest za mała. No ale po prostu jak widzę takie, wiecie, petardy bez sensu, to mnie coś bierze i same sobie też pewnie zdajecie sprawę, jak przeżywają zwierzęta. Wiele z Was ma zwierzęta, koty, psy i tak dalej, więc no ja jestem całkowicie przeciwniczką czegoś takiego jak petardy, pokazy sztucznych ogni. Można to rozwiązać w inny sposób, można zrobić jakieś fajne pokazy laserowe, jeżeli chodzi o jakąś zorganizowaną imprezę. A jeżeli już chodzi o sam Sylwester, to jeszcze nie wiem, może przeżyłabym samą 12. Jak ludzie puszczają petardy, nie wiem, podziwiają, oglądają, okej, ale takie hukowe, nie wiem jak to się nazywa, petardy, czy co to w ogóle jest, to jest dla mnie jakaś masakra i nieporozumienie. Słuchajcie, zrobiłam sobie demakijaż, więc trochę mam takie zaczerwienione oko, bo pokazywałam Wam też ostatnio tą piankę z Isany. Ona jest rewelacyjna, kosztuje 11,90, ostatnio była też w mega promocję za 6,90 i dzięki, bo to dzięki Wam nabyłam zapas właśnie w takiej super cenie, ale ona nie do końca sobie radzi właśnie z demakijażem oka, nawet w momencie, kiedy mam tylko delikatnie pomalowane oko cieniem i tusz, no i jednak się trzeba tutaj wspomóc jakimś płynem do demakijażu, więc jeżeli chodzi o demakijaż, to nie. I też ostatnio nabyłam coś takiego z Bioderma, to jest taki jakby gel peeling do mycia twarzy. Bardzo to jest fajne, bardzo delikatne, ma takie bardzo drobniutkie te ziarenka, tak gęsto ich jest i naprawdę daje efekt takiego delikatnego peelingu, więc ja już dzisiaj pominę ten etap domowego spa, czyli peelingu, ale chciałam Wam też przypomnieć o tym, że kiedyś Wam pokazywałam taki peeling kawitacyjny marki Garrett. To była jedna z moich pierwszych współpracy na moim kanale. Bardzo fajna współpraca, bardzo fajne urządzenie, nie tylko z firmy Garrett, z wielu różnych innych marek możecie kupić takie coś jak peeling kawitacyjny i to jest też, słuchajcie, złoto. To też bardzo fajnie wyrównało moją cerę, gdzieś tam, wiecie, zadbało o te rozszerzone pory, też poradziło sobie troszeczkę z przebarwieniami. Jak już Wam też nieraz mówiłam, jakby na to, że moja cera wygląda teraz tak, a nie inaczej, to jest, wiecie, kilka różnych składowych, pielęgnacji, kremów, witamina C, czyli to serum z witaminą C, właśnie peelingi kawitacyjne, w ogóle regularne peelingi, jak również też zabiegi u kosmetologa, czyli na przykład u mojej Oli i Dermapen, w którym jestem totalnie zakochana i chyba idę 12 stycznia jakoś tak na drugi Dermapen i potem za chyba 5-6 tygodni, czy nie, jakoś tak, słuchajcie, potem idę na ten trzeci, ostatni, więc nie mogę się doczekać też tego efektu i jak moja skóra będzie wyglądała po takim pełnym pakiecie zabiegów Dermapenem, gdzie już po prostu ten efekt po pierwszym to był totalny sztos. No i tak, i zrobiłabym sobie dzisiaj jeszcze jakąś maseczkę, więc to też nie będzie dzisiaj jakiś taki, wiecie, mega sztosowy w ogóle, wiecie, takie day spa. Bardziej tak, żeby nawilżyć, przygotować tą cerę pod takie jutrzejsze imprezowanie w domu, co prawda, ale takie imprezowanie pod kątem nieprzespanej nocy. Proszę, kochani, na taką oczyszczoną i delikatnie złuszczoną skórę, złuszczoną cerę, będę nakładać maseczkę i dzisiaj nałożę sobie maseczkę z Fresh Rose Face Mask. To jest taki maluszek, który kiedyś kupiłam w zestawie razem z kremami z właśnie marki Rose. Tam była jakaś pomadka wtedy, żel do mycia twarzy i między innymi właśnie taka mini maseczka. Natomiast to jest bardzo fajne i powiem Wam, że to jest jedna z nielicznych maseczek, gdzie jest to tylko maseczka nawilżająca, a ona robi naprawdę taką ładną skórę. Widać, że ta skóra jest taka mięciutka, nawilżona, więc możecie sobie po prostu robić regularnie taką maseczkę w domu, żeby ta skóra wyglądała mocno na taką nawodnioną, odżywioną, ale myślę, że ona też się fajnie sprawdzi właśnie na taką maseczkę nawet tuż przed imprezą, żeby makijaż nam się ładnie trzymał, wiecie, żeby ta skóra była taka miękka,
chłonna i dzięki temu bardzo fajnie nam się podkład klei do twarzy. Ja nim nałożę sobie tą maskę, nałożę sobie na twarz kwas hialuronowy. To jest czysty kwas hialuronowy, 3%. Ja go dostałam od mamy na urodziny, wtedy razem z tym olejem z pestek z czarnuszki tutaj jest. On też mi się bardzo fajnie sprawdza jako krem pod oko na noc. I też aktualnie teraz, dbając o te moje brwi po laminacji, też właśnie nakładam sobie ten olej i wyczesuję na noc teorii. Powiem Wam, że aż się nie mogę skupić, jak słyszę te szczelania i po prostu w bloku ogólnie nigdy nie słychać piesków, jak szczekają. Jakiś tam czasem zaszczeka. A dzisiaj, tak jak cały dzień właściwie, no jak już jestem w domu, jak zaczęli tak strzelać właściwie od południa, to po prostu słychać, jak te wszystkie pieski szczekają. Dobra, nakładam sobie 3 takie pompeczki właśnie tego kwasu hialuronowego na twarz. Poczekam, aż on mi się delikatnie wchłonie i zaraz nałożę na to maseczkę, więc to będzie takie, wiecie, mocno nawilżające uderzenie dla mojej suchej skóry. Często też tak jest, że mamy takie wrażenie, że ta skóra nasza jest taka zmęczona, zszarzała i tutaj bardziej wtedy idziemy w stronę dobrego makijażu. Natomiast czasem jest tak, że ta skóra jest właśnie taka zszarzała, zmęczona i nie jest to do końca winą naszego samopoczucia, nie wiem, jakiegoś niewyspania, zmęczenia w pracy czy czymkolwiek, ale też takiego braku nawodnienia, braku nawilżenia i wtedy ta skóra też nie wygląda zbyt dobrze. Bardzo szybko wchłania się ten kwas hialuronowy, więc właściwie od razu mogę nakładać tą maseczkę na twarz. Powiem Wam szczerze, że ja tą maseczkę trzymam nawet pół godziny na twarzy. Ja wiem, że często na tych maskach tam jest, nie wiem, 5-10 minut. Wiadomo, pierwszy raz jak nakładam, nakładam według instrukcji obsługi. Potem sobie dodaję 2 minuty, albo 3 minuty, albo 5 minut i też sobie to weryfikuję, jak to wpływa na moją cerę, na moją buzię, żeby też nie przedobrzyć. I takim pędzelkiem, powiem Wam, że nawet nie wiem, skąd mam ten Planet Spa, ale no, ten pędzelek ma milion lat i powiem Wam szczerze, że wcześniej nie używałam pędzla do nakładania maski, a teraz już bym nie umiała nałożyć tak palcami. Bardzo dużo produktów wtedy nam zostaje między palcami, a jak nakładamy sobie maseczkę pędzelkiem, no to wszystko ładnie, nie dość, że się nakłada na buzię, to w tym pędzelku nie zostaje też za dużo produktu, nie jest specjalny, taki bardzo sztywny. Te włókna są takie dosyć, wiecie, plastikowe, więc też nie wchłaniają nam produktu. Tak sobie tutaj nakładam w podglądzie, żeby się po prostu widzieć. Mam całą szafkę otwartą, więc nawet nie mam tutaj lusterka. O! Przepięknie pachnie różą. Tak bardzo delikatnie, ale jednak wyczuwalna w zapachu jest ta róża. W ogóle, jak wiecie, to moja cera kocha się z wszystkimi produktami, które są na bazie róży. Jakieś wody różane, maski, toniki, po prostu kremy, no wszystko, wszystko, co ma w składzie róże i aloes. Jeżeli chodzi o ciało, włosy, odżywki do włosów, to znowu tutaj aloes też zawsze mi się fajnie sprawdza. Więc tak, tak będzie dzisiaj. O! Tak właśnie dzisiaj będzie wyglądał mój wieczór maseczkowo. Więc czekam, słuchajcie, około 20 minut. Myję pędzelek i potem skończymy sobie moją nawadniającą, nawilżającą, odładzającą pielęgnację. Zmyłam maseczkę. Jezu, ja lubię ten efekt zaraz po i ta skóra jest taka miękka, taka nawilżona, no po prostu rewelacja. Pamiętajcie też o takich ręczniczkach. O, psiury słychać. Pamiętajcie też o takich jednorazowych ręczniczkach, znaczy one nie są jednorazowe. One są takie zwykłe, wiecie, ręczniczki frotowe. Słyszycie, jak szczelają. I kupiłam takich 10 ręczniczków w Ikei. I taki jeden ręczniczek mam zawsze na 2 dni. Świeży, potem jeszcze na drugi dzień. I potem do pralki, potem wszystkie pióry normalnie raz w tygodniu z ręcznikami, tymi normalnymi naszymi do ciała. I zawsze, wiecie, mam przynajmniej pewność, że do twarzy mam osobny ręczniczek. No i tak, i teraz tak, słuchajcie, ostatnio też zamówiłam sobie na stronie Cosibelli. Oczywiście uwielbiam tą stronę, uwielbiam ich produkty, mają bardzo duży wachlarz różnych produktów, w różnych widełkach cenowych, różnych marek i takich właśnie swoich, takich niszowych, czy też takich bardziej znanych, jak na przykład Dr. Yard Plus, którego uwielbiam. I słuchajcie, zamówiłam sobie taki mocno nawadniający komplet. To jest takie serum, właśnie nawilżająco nawadniające i to jest taki krem, on ma taką konsystencję takiego żelok, kremu, takiego sorbetu, ale bardzo fajnie mi się sprawdza i bardzo fajnie nawadnie. Powiem Wam, rewelacja.
nie zostawia żadnej takiej, nie zostawia takiego filmu na skórze, wiecie, nie ma takiego tłustego, takiej tłustej powłoki na skórze, natomiast nie ma nawet takiej potrzeby, bo super nawilża. Więc tak, to jest firma Toriden, w ogóle nigdy nie słyszałam o tej marce. Właśnie tak jak mówię, dzięki temu, że Cosibella ma na swojej stronie bardzo fajne różne produkty, można potestować i zweryfikować sobie, że nie trzeba wcale wydawać majątku na naprawdę super fajny produkt. Więc serum nawilżające na twarz. Też fajnie, szybciutko się wchłania, w ogóle wiecie, nic nie uczula. Te wszystkie produkty właśnie, które sobie zamawiam, one są z bardzo fajnym składem. Wszystko fajnie współgra też z moją atopową skórą. On ma też sobie depantan w składzie, więc też tak fajnie koi właśnie po jakichś maseczkach, po peelingach, po jakichś takich zabiegach, które robić, na przykład dermapen, oczywiście też nie od razu, tam trzeba odczekać odpowiedni okres czasu, żeby móc nakładać takie produkty, ale one po prostu też fajnie gdzieś tam sobie razem z tymi podrażnieniami, czy nawet właśnie takimi podrażnieniami z uwagi na, nie wiem, mróz, czy jakiś wiatr, to wiecie, jak mamy taką zaognioną skórę. No i tutaj mamy właśnie taki wygładzająco nawilżający krem. Na razie testuję, więc też za dużo Wam nie powiem jeszcze na temat tych produktów. Natomiast na tą chwilę sprawdzają mi się bardzo fajnie. Widzę, że ta skóra jest ewidentnie taka nawilżona, nawodniona. Ma nawet taką, bym powiedziała, troszeczkę żelową konsystencję. Ale nawet przy wieczornej pielęgnacji właśnie fajnie mi się sprawdza. Jak nie mam takiego dnia, żeby nakładać na siebie, wiecie, taką tłustą warstwę, tylko właśnie potrzebuję takiego nawodnienia, nawilżenia. I wtedy moja skóra, ja się tak czuję, jakbym, wiecie, zanurzyła twarz w takiej zimnej wodzie. I czuła takie nawilżenie, jakby ta skóra wręcz piła po prostu te produkty, już w ogóle usta też mam całe suche od tej pogody. No zagra. No i zobaczcie, jak pięknie wygląda cera i po tej maseczce, po tych właśnie wszystkich jakichś serach nawilżających, kremach. Także na razie, tak jak mówię, bardzo fajny komplet, bardzo fajny duet tych produktów. Podlinkuję Wam, natomiast myślę, że to jest jeszcze za krótko, żebym mogła Wam opowiedzieć na temat już jakichś efektów używania na dłuższą metę, że tak powiem, tych produktów. Na tą chwilę tu i teraz wiem, że to jest super sprawa, jeżeli chodzi o nawodnienie, nawilżenie. A na moim kanale chyba głównie są takie produkty i też bardzo fajnie mi się to sprawdza właśnie w porannej pielęgnacji pod makijaż, właśnie pod podkład, bardzo fajnie się klei skóry, właśnie wtedy też podkład, nic nie spływa, tylko fajnie się trzyma. Dobra kochani, chyba już jest, nie wiem, 23, jak nie później godzina, więc ja uciekam już spać dzisiaj, jutro trzeba się wyspać, bo jutro jest Sylwester i na pewno będziemy długo siedzieć. Mimo że sami, ale też zawsze jednak gdzieś tam tak bycie, poimprezujemy. Fajne jest to, że z Michałem mamy też taki klimat, że umiemy sobie sami poimprezować, też nie potrzebujemy, wiecie, od razu nie wiadomo jakiej ekipy i też lubimy spędzać czas we dwójkę i dobrze się bawimy. Także widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaki, pa, pa.